Royal Trip High Five, a ja witam Cię w kolejnym odcinku programu High Five! I... Merry Christmas! W dzisiejszym materiale dwie niemieckie bestie. Tutaj macie pierwszą, ale na niej trochę mniej się skupimy. Tutaj z garażu wyłania się druga, razem z właścicielem Porsche 911 GT3 i rajdowy Felix, Paweł Danielczyk. Cześć wam wszystkim. Za chwilę się przejedziemy, jedziemy na tor, troszeczkę po ulicy też pojeździć. Pojeździsz sobie, zobaczcie jak to jest. Tak? Za kółkiem tata? Da poprowadzić? Da. Dobra, odpala jeszcze na chwilę, postawimy i kilka rzeczy wam ciekawych opowiemy, bo to nie jest taki pierwszy lepszy samochód, o tym warto się więcej dowiedzieć. 500 koni i 4-litrowy motor. Z tego co wiem, to nie jest twoje jedyne auto. Ej, wiesz co, powiem ci, że tak, że to tak... Ja mam takie trochę podejście, że samochód jeden nie może być do wszystkiego. No tak, jak na każdy dzień tygodnia taki, trzeba mieć auto. Nie, no już bez przesady, ale wiesz, jak masz na przykład samochód, którym chcesz komfortowo jechać, tak jak ty przyjechałeś teraz z E-klasą. Tak. Komfortowe bardzo komfortowe, auto. To musisz mieć do podróży jakiś taki komfortowy samochód. Ja w moim garażu jest taki samochód komfortowy, może nie jest najświeższej daty, ale jest naprawdę fajnie wyposażony. Ale powiem ci, że minusem tego auta jest to, że jest 2-litrowy silnik, więc jak jedziesz na niemieckiej autostradzie i chcesz przyspieszyć od 180 do 200, powiedzmy 30, to ten silnik nie daje rady, ale powiem ci, że... No ale masz coś innego z tego co widzę. Tak, to jest samochód mojej Martyny, mojej żony, która jeździ nim, no może teraz nie na co dzień, ale cel wizyty, wiesz co, ja chciałem... Tak, to jest cel wizyty. Tak, ale powiem ci, że wybrałeś złą aurę, na zewnątrz jest, nie wiem... Minus 2, tak. Stopnie, więc ciężko będzie, rozumiesz, wiesz, złapać jakąkolwiek trakcję. Kiedy kupiłeś ten samochód? Rok temu. Choć opowiesz mi o tym aucie jeszcze, co muszę wiedzieć? Musisz wiedzieć przede wszystkim, że silnik jest z tyłu, w ogóle inaczej się... No się to wiadomo. Inaczej się samochód prowadzi, jak cała masa jest z tyłu. Inaczej hamuje, inaczej też przyspiesza, inną ma trakcję, bo oczywiście cały napęd obciąża tylną osią. Otworzymy? Oczywiście. Ale powiem ci, chcesz zobaczyć dwa wentylatory... Tak, są głośniki. Głośniki, tutaj czapka kucharza, lampa Aladyna. Lampa Aladyna. Samochód oryginalnie jest w kolorze takim szarym, to się nazywa Crido. Tak, więc jakby jest w takim kolorze. Natomiast oklejenie tego auta jest na tyle fajne, że po prostu nawiązuje do wyścigowej wersji kapówki. Zresztą tu też mamy napis kap, taki trochę mylący, ale to nie jest kapówka, po prostu... Zwykła GT3 seryjna, 500 koni. Można tak powiedzieć, że jest zwykła, tak. Tutaj, tak jak widzisz, jest też klatka, między innymi. No, można było to sobie doposażyć, można sobie to było opcjonalnie domówić. Zobacz, zwróć uwagę, jakie są fotele kubełkowe. Normalne pasy w kolorze oczywiście nadwozia, ale też wstawiłem pasy Schrota, które pomagają trzymać się w zakrętach i pomagają zdecydowanie lepiej usadowić się za kierownicą. Oczywiście cały anturaż i całe wnętrze tego samochodu jest arcy fenomenalnie podobające się. No, wszystko w Alcantarze. Totalnie wszystko w Alcantarze. Tak. Tutaj taka wykładzina jak z Ferrarki. Tak. 488 GTB tak samo. I zwróć uwagę na te... Wszędzie, Alcantara, Carbon. I Carbonki, nie? Tak. No i bardzo fajna, aczkolwiek pomocna w użytkowaniu na co dzień cup holdery, które są schowane tutaj. Legenda motoryzacji. Ikona marki Porsche. Słynna 911. Piękna sprawa. O kurczę, tutaj... Ojejej, mało brakowało. No i mój autokar. Hej, ale beze mnie? Ze mną, halo, zatrzymajcie się. Patrzcie tylko jak szeroki to jest samochód. Z tej perspektywy to idealnie wygląda. Dwie legendy motoryzacji obok siebie. Porsche 911 GT3 i Opel Meriva. Śmieszny ten Białystok, nawet tor musieli w środku pola zrobić. Generalnie problem jest taki, że jest na torze bardzo, bardzo ślisko. Naprawdę, tu gdzie widzicie, no teraz jest śnieg na trawie. GT3 jest gotowa i czeka, kilka okrążeń na pewno zrobimy. O kurde, to jest właśnie ten poziom zlodowacenia.
toru. Wyobraźcie sobie, jak GT Trójką musimy tu latać. Ja boję się prowadzić ten samochód. Kuba, spróbuj to. Aj. O, miód. Poezja dla uszu. Wow! Co tu się właśnie stało? Jakie ślady zostawił. To był prawdziwy launch. Z piekła rodem. Nie no, Felix się odpalił. Złą aurę wybrałeś, ale trzeba sobie jakoś radzić, więc jakby trzeba, wiesz. To nie ja, to Pan Jezus się rodził w grudniu po prostu. Okay. Ja bym mógł w lipcu nagrywać. Znaczy wiesz, to jest wydarzenie cykliczne. Ja już planuję kolejne serie. To co Ci mówiłem, to jest seria daily vlogów, taki road trip. Fajny. Royal trip, high five. Ja pierdzielę. O kurde. O piękne. Przepięknie. No to co, kurs od zera do driftera dzisiaj? Coś w ten deseń, co? Pięknie, pięknie latasz. Tato, a ja też mogę? No, chyba tak. 18 jest. Plus? Plus. Spróbuję poprowadzić ten samochód. Aczkolwiek, tak jak wcześniej zobaczyliście, Paweł jest tym mistrzem. Paweł ma, tak jak pewnie wielu już wie, swój program na YouTubie, Rajdowy Felix. I Paweł różnymi autami jeździ na tym. Na tym torze. Paweł, jakimi najlepszymi autami jeździłeś oprócz GT3? Wiesz co, najlepszym tutaj takim killerem, time atakowym jest Mitsubishi Evo 10, który wykręcił tu najlepszy czas. I to możecie obejrzeć u mnie na kanale, więc bardzo serdecznie Was gorąco zapraszam. A tymczasem skup się, oddaj. Oddaję kamerę. A tymczasem skup się, bo naprawdę jest bardzo ślisko, masz pod sobą, a dokładnie z tyłu 500 koni. Oczywiście kontrola trakcji jest włączona, lornetka jest wyłączona. Lornetka? Jest, tak. Manualnie. Możesz tak sobie tylko spróbować, pohamuj, poprzyspieszaj delikatnie, poczuj samochód. No nie, znam auta. Rok temu nim jeździłem ostatnio. Tylko, że ja trakcję wolę włączyć. Trakcja jest włączona. Wszystko włączone. Jest, tak. Wszystko jest włączone. Fajnie pakuje, co? Ja pierdzielę! Bardziej trzymaj lewą stronę, żeby móc najść ten zakręt szerzej. Od lewej do prawej, tak. Tutaj ten zakręt nazywamy, jakby poświęcamy ten zakręt, czyli go jakby trochę psujemy na poczet wyjścia szybszego tutaj w tej partii, nie? Końcówka, przyhamuj, tak, i zostań po lewej. I teraz go wrzuć, go, żeby on się wtoczył bez dodawania gazu i dopiero jak widzisz wyjście zakrętu, dodajesz gazu, tak. I tutaj pamiętasz, delikatnie dodaj gazu. Odpuść, on ci skręci mocniej, widzisz, tylna oś trochę ci pomaga, lekko dodajesz gazu i znowu tak samo, wrzucasz go w ten zakręt, czyli go pozwalasz mu się wtoczyć, pamiętaj, wyjście jest bardzo śliskie, więc dodawanie gazu jest ryzykowne i dopiero na wprost, widzisz, kontrola trakcji, utrzymuje cię, już zacznij hamować, tak, elegancko. Nie znam toru i ja wolę wcześniej schamować. Nie, to jest bardzo dobrze. To lepiej wcześniej schamować niż wiesz. Potem znaleźć się w oponach. Bo znaleźć się w kosztach. W kosztach, bo nie chciałbym pół bańki wykładać na twoją kosztę. No to nie, no ale wiesz, powiem ci, że 30 tysięcy kosztuje maska. No. Już nie wspominając o lampach i tak dalej. E-klasa na torze, proszę Państwa, lewy balot, prawy balot. Szykana, tutaj trzeba przyhamować. Redukcja biegu. Do dwójki, bo może wyciągnąć. I już wyprowadzamy to do zewnętrznej. Bardzo łatwo. A może tędy sobie przelecimy? Słuchajcie, jest akcja. Ukradłem GT3 na chwilę. Jedziemy szybko. Spierdzielamy. Jedziemy. Na spokojnie. Dobra, nie ma na spokojnie. Tego mi potrzeba w dzisiejszym filmie.
Nie, ja odpuszczam. Ja pierdzielę! To było mocne. To był launch control i on się zakręcił do 7000. Ten silnik, słyszycie z tyłu, wyrywa wam głowę. W karku czujecie te dreszcze i ciarki, jak przyspieszacie. No bo jest to pierdzielnięcie tak zwane. Jest redukcja, jest na dwójkę nawet redukcja i wciskacie gaz i wam spadają okulary z głowy. To już musi coś znaczyć. Tu jest 500 koni w 4-litrowym, 6-cylindrowym silniku. Na koniec jeszcze dźwięk wydechu. Idzie się zakochać. Ja już wiem, że masz kochankę. To jest twoja kochanka. Tylko nie mówimy żonie. Chociaż żona chyba się pogodziła z tym, co? Dostała przecież. A no tak, samochód. Nie może narzekać. Nie może narzekać, więc zaraz się przejdziesz. Zobaczysz, że na pewno nie narzeka. Właśnie, to na koniec odcinka zobaczymy jeszcze, jak Boxster jeździ. Tam jest dwulitrowy silnik w GTS-ie. Dwójpółlitrowy w GTS-ie. I naprawdę to nie jest ujma dla niego. Zresztą zobaczysz i powiesz, czy brakuje ci jeszcze tych dwóch dodatkowych cylindrów, które były montowane w poprzednich modelach. Zresztą teraz w 4-litrowym też jest zamontowany 6-cylindrowy silnik, który też podaje, no ale... Zanim się jeszcze przejedziemy GTS-em i pojedziemy do garażu po GTS-a, mam jeszcze dla ciebie jedną rzecz. Jaką? Zobaczymy, czy będzie chciał zjeść w ogóle. Psa? Bo jak nie... Nie, psa nie będzie siadł. Bo jak nie, to ja zjem. Ale tradycją codziennych filmów, daily vlogów, jest kalendarz adwentowy, bo moje filmy są na zasadzie kalendarza adwentowego. 1 grudnia, mamy zjedzony. Czemu zżarłeś? No bo pierwszy film już jest na kanale. Szukamy drugiego, jest drugi. Odpakuj i... Czyń honory. A, czekaj, otwieram. To w sumie może być spoko, żeby moi goście jedli codziennie tak. Jedli ten, tak? Zobaczymy, która jest ten. Zatruta. Nie, 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 co mój trener powie, bo ja nie mogę jeść takich rzeczy, ale na potrzeby filmu. Poświęcę się, więc jak widzicie. Dziękuję bardzo. O skurz. Dwóch panów w czerwonym Porsche w cabrio. To nasza pierwsza randka, Paweł. Jaką ma moc ten samochód? 365, wiesz? Ile? 365 koni. Kurwa, to dużo. No dużo, no. No i na koniec jeszcze przyspieszenie. Ale fajnie zabiera się, prawda? Niesamowite. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Na koniec mam taki prezent, bo ode mnie nie wyjeżdżają ludzie, którzy są fajni, tak jak ty i powiem Właśnie? Ci, mam taki prezent dla ciebie. Tutaj jest podpis Akiry Nakai. To jest gość, który robi RWB. To jest ten RWB, co w Uniankach był ostatnio. Tak, oczywiście. Ja pierdzielę, oryginalny podpis. Autentyczny podpis Nie mogłem Akiry. Wtedy przyjechać tam, jak on to robił. Więc teraz masz koszuleczkę od Felixa i masz z autentycznym podpisem, więc... Poważnie mogę to wziąć? Nie! Popatrzeć tylko. Pewnie, to że nagranie. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Widzimy się w kolejnym widzimy odcinku. Widzimy się na naszych kanałach. Na naszych kanałach. Do zobaczenia, bardzo dziękujemy. I do zobaczenia już jutro, bo to są daily vlogi motoryzacyjne, grudniowe motoryzacyjne daily vlogi. Już jutro Olsztyn i kolejne super auto. Dzięki ci jeszcze raz. Ej. Paweł, cześć. Do zobaczenia.